Witam w kolejnym odcinku, numer, a więc tak, dziś, zobaczcie co zrobiłem, trochę czyszczenie papai, tam poobcinałem w ogóle te liście, tak jak wczoraj w odcinku mówiłem, i tak sobie myślę, kurwancka, jak już takie liście się robią, coś jest z musa, weinte kohol, a więc tak, zajrzałem do środka, patrzcie, środek, mówię, to jest objawa, że banan zaczyna chorować od środka. I tak, zaczęło się cięcie. Cyk, patrzę, środek dalej brązowy, tak? Następne cięcie. Tutaj środek brązowy. Kolejne cięcie. No niestety, brązowy. Czyli nie wysunie się. Kolejne cięcie. Tu jeszcze był brązowy od spodu, z góry już jest spoko. I co wtedy? Zobaczcie, ile ściąłem go. Chyba z półtora metra więcej, bo on do dachu dotykał. Został pień. To jest weinte kohol. Przypominam, że on ma niby najszybciej owocować i są próby podjęte w Europie nawet sadzenia jego, że w ciągu sezonu obrodzi w banany. Nie za dużo, ale obrodzi. Ściąłem aż tyle i jest już biała, żywa tkanka. Teraz zostało poczekać, czy zacznie się wysuwać. Jak się nie zacznie wysuwać, no to banan jest na straty. Niestety. Ale odrosty są, także nic straconego do końca. Na szczęście obok weinte kohol nie ma żadnych takich objawów. Środek jest... Znaczy środek rośnie, nie wiem czy widać. Zaraz. O! Normalnie rura się wysuwa, wszystko git. Papaje. Co z papaje zostało? Tyle listków u góry i tam. Teraz to lepiej widać jak pościnałem. No i same owocki jak widać. Także lipa, panie i panowie. Taki został banan weinte kohol. Za parę dni powinienem już wiedzieć czy będzie żył. No dobra, tydzień, dwa. Jak się jeszcze ociepli, jak zacznie rosnąć środek to będzie spoko. Jak nie, no to lipa, ale jak zacznie rosnąć środek, chociaż ma znowu gdzie rosnąć, że tak powiem. Także zobaczymy. Taki krótki, przykry odcinek, niestety. Co zrobić? Tak samo zaczęło się robić ciepło i musa acuminata, zobaczcie. Co rok to samo. Momentalnie wszystkie liście w koło żółkną, co zostały z tamtego roku. O, tu jeszcze muszę te papaje te poobcinać, zaraz poobcinam te liście. I środek zostaje zielony. Także historia się powtarza, powinien rosnąć dalej. Dobra, poobcinam i zaraz wrócimy do filmu. Pościnane, zostało czekać, czy coś odbije. W sumie tak rok temu było tak samo, tak jak mówiłem, powinien zacząć rosnąć, z czasem zobaczymy. Niestety, ale papaje, które tu były w koło, zgniły, zobaczcie, nawet takie wielkie. Porobiły się korzenie strasznie miękkie, za długo, w tym roku było zimno, szklarnie, za mało słońca, niby grube, tak, pnie, szkoda, nie, takich wielkich, ale spoko. O, no niestety, tak jak tutaj też, niby tutaj w ziemi było zdrowe, a dalej sparciało. Ale to nic, te największe grubasy żyją i tam jeszcze mniejsze chyba raczej żyją. Ale mniejsza o to. Są to testy. Zobaczymy. Dobra, miało być o coholu i tym bananku. Także to byłoby na tyle. Zostało czekać. Do następnego.